Przed obejrzeniem tego materiału zachęcam również do zapoznania się z 30-minutowym filmem, w którym bardzo rzetelnie i obiektywnie oceniłem dawne poczynania ZLS-a. W opisie dałbym również link do filmu Manipulatora, ale został on stawiony jako prywatny. I Milczar, nie miałem spiny z Manipulatorem. Mając to ze sobą, mogę przejść do materiału. 18 listopada 2017, dzień, w którym wydałem film podsumowujący ZLS-a, czyli Zegrę Kraperską Lożę Szyderców. 30-minutowy materiał, który zawierał suche fakty, konstruktywną krytykę oraz argumenty mówiące za tym, jakie błędy popełniali nasi szydercy. Według pewnej grupki osób, w tym samego Bartka GM, film został uznany za zmanipulowany, fałszywy oraz bezsensowny, co nie świadczy najlepiej o podejściu dzielnych cyników do krytyki. Mimo iż w 2017 roku cała sytuacja wydawała się śmieszna, tak później robiło się jeszcze ciekawiej. ZLS, czyli Zegra Kraperska Loża Szyderców, to seria, która powstała pod koniec 2016 roku. Początkowo jako seria skupiająca się nad mocno szyderczą i sarkastyczną oceną programu Recenzor autorstwa Patch Denszy. Od 2017 roku figuruje jako publiczna seria wspierająca innych twórców poprzez ukazywanie błędów i niedoróbek z dosyć szyderczym i satyrycznym podejściem. Ci, którzy zapoznali się z moim kanałem jakiś czas temu, znają również serię SSIP, czyli Szalony Szyderca i Prowokator. Koncept tego programu opierał się na tym samym, co w Loży Szyderców, z tą różnicą, że skupiałem się tylko na ich własnych produkcjach. To znaczy, oglądałem film Maćka GMP40 lub Bartka GM, a następnie wyrażałem swoją opinię, dorzucając różne porady, ciekawostki oraz pomysły, co zrobić, by odcinki wyglądały na lepsze. Pomyśleliśmy, ponieważ już od drugiego odcinka to się pojawia publicznie, tak pomyśleliśmy, że cholera, przydałoby się zrobić coś takiego, żeby ludziom pomóc. Są mniejsze kanały, które... być może na przykład warto oglądać, na przykład je lubicie oglądać, lecz mają coś, co jeszcze jest nie ten teges. Oczywiście nikt nie jest... niedociągnięcia, tak zwan. Nikt nie jest idealny oczywiście, nikt nie może być idealny, nikt nie jest idealny w montażu i tak dalej, bo my nie jesteśmy, nie wiem, w filmie powiedzmy, no tak. Ale no są takie rzeczy, które rażą i najlepiej takie rzeczy pokazać, skrytykować konstruktywnie, tudzież nawet wyśmiać takie rzeczy, broń Boże, autora, tylko rzeczy. No tak. I przez takie podśmiechujki i takie śmieszki postaramy się pokazać te błędy i... No i tak powstał pomysł na kanał, tak powstał pomysł na serię. Nie chcemy tutaj nikogo obrażać, broń Boże, chcemy po prostu pokazać błędy i po prostu wyśmiać je, bo czasami błędy są po prostu śmieszne. Z ciekawości wydałem na spontanie pierwszy odcinek SSIP i spotkałem się z dość stronniczymi i dziwnymi opiniami na ten temat. Między innymi komentarz Luigi'ego, który teraz widzicie na ekranie. Luigi. Czepianie się pierdółek miało na celu je zniwelować, a według mnie gry PC po mojemu potrzebowały poprawy niektórych błędów. Cel filmu był taki sam jak w ZLS-ie. Z późniejszych odpowiedzi wywiązała się dość dziwna kłótnia, która miała jednoznacznie stwierdzić, że kontynuuje dramę z ZLS-em bez powodu. Cała wina za wszystko poza rzeczami, które zrobiłem, spada na mnie, a także przy każdym argumencie moim na siłę wręcz próbowano się doszukać drugiego dna w moich wypowiedziach. Jedyne, co można było wywnioskować z filmu, to słabą retoryka, z racji, że był to pierwszy odcinek serii i leciałem na spontanie, opisując moje wrażenia podczas oglądania filmu, tak zwane reaction video oraz commentary w jednym. Cała reszta argumentów Luigi'ego była naciągana i wynikała chyba albo ze złości, albo tego, żeby usprawiedliwić cudze poczynania, zrzucając odpowiedzialność na drugą osobę. Przy drugim odcinku serii spotkałem się głównie z pozytywnym odbiorem i myślałem, że koncept będzie zrozumiały. Tylko, że nie. To, co można określić mianem cenzury, to sytuacja z 19 października 2017 roku, kiedy to wkurwdziot przy jednym filmie naszych szyderców konstruktywnie i krótko opisał ich działalność, co doprowadziło do usunięcia rzetelnej krytyki i nagłośnienia jej dopiero za pomocą mojego filmu. Zgraja lipnych satyryków, w skrócie ZLS, już od początku istnienia była projektem na odstrzał ze względu na Paciego. Najczęściej oglądane tam są recenzje Paciego, Moja z koni i kucyków oraz Żarcik Bartka GM na Prima Aprilis. To świadczy o zainteresowaniu publiki ZLS-a. Im większe gówno, tym więcej osób je obejrzy. Niektóre osoby próbowały coś osiągnąć, poznać waszą opinię. Wysyłane były propozycje, żeby nie było nudno. Ale albo to nie pasuje do ZLS-a, albo tego już po jednym filmie nie będziemy oceniać. Moja prowokacja była dowodem waszej hipokryzji. My się śmiejemy z błędów? Super, jest świetnie! Ktoś się kilka razy pośmieje z nas? Fuj! Atencjusz, prowokator, huru duru! Nie jesteście cyniczni, ale naiwni. Można was prowadzić jak marionetkę, a wy i tak wydacie recenzję materiału robionego pod was i pod waszą publikę.
Gdy Pachi zakończył recenzora przez wasz atak, wytknęłem mu błędy, które popełnił. Nawet zrobiłem kompilację. On je zrozumiał, bo nie było szydery ani ataku na niego. Chcieliście pośmiechu, jak to dostaliście, a teraz macie pretensje, że spełniłem waszą prośbę. Wasz program obecnie jest oglądany przez max 100 osób i mimo waszej promocji mało osób wam przybywa. Przy SSIP odcinku numer 4 doszło do całkiem niedorzecznej sytuacji, po której mogłem stwierdzić, że Maciek nie ma dystansu ani do krytyki, ani do szydery skierowanej w jego stronę. To, co jednak jeszcze bardziej mnie rozłożyło, to dyskusja Lary Vincenzo z Maćkiem przy odcinku 131 z French Classics GP, czyli kolejnej, nudnej, już chyba robionej na siłę, recenzji kopii gry KTK. Gdy zobaczyłem ją, myślałem, że padnę ze śmiechu. Nazwanie mnie psychicznym i zawisnym hipokrytą tylko dlatego, bo skrytykowałem jego filmy w taki sam sposób co ZLS. Jeszcze usprawiedliwianie się tym, że pluję na niego jad z byle jakiego powodu i uwziąłem się na niego za nic. Naprawdę polecam zapoznać się z listą filmów, jaką przygotowałem oraz tym 30-minutowym materiałem. Punktem wieńczącym całą historię tej serii były dwie części SSIP 12. Miałem pomysł, by nagrać streama z tych dwóch recenzji, nawet kilka dni przed tym wypisałem kilka rzeczy, do których chciałem się odnieść, ale do tego jeszcze wrócę. O ile przy filmie z NGW nie było wielkiej zadymki fiu-fiu, aferki czy innych dymów, bo widać było większe dopracowanie, tak po emisji odcinka z udziałem Maćka w komentarzach rozpętał się istny potok różnych opinii i dyskusji, w tym niejakiego Majkara. Na początku dyskusja była całkiem spokojna, podszedłem poważnie do jego opinii, jednakże gdy zacząłem obalać niektóre z jego argumentów, zaczęło dochodzić do dosyć dziwnej konfrontacji, w której mogłem wywnioskować, że Majkar chyba na siłę chciał mieć rację. Tak wyszła z tego całkiem burzliwa dyskusja, która rozpoczyna akt drugi. Trzynastego kwietnia późnym wieczorem wydałem materiał, w którym chciałem zapowiedzieć kilka planów, jakie miałem na kilka następnych miesięcy oraz odnieść się do niektórych sytuacji, jakie miały miejsce w przeciągu ostatnich paru tygodni. Jako że Majkar poczuł się źle, bo miałem czelność się z nim nie zgodzić, postanowił on chyba na siłę poszukać powodów, by mi zaszkodzić. Tak, wyznałem, że było to teoretyczne uzależnienie, bo zwykle ludzie nie przyznają się, że są uzależnieni, nie muszą się bowiem wcale tak czuć. Problemy zaczęły się na początku marca, a do tego również się odniosę. Miałem zamiar korzystać z komputera rzadziej, by znaleźć sobie przy okazji inne rzeczy do roboty. A 16 serii Zagramy były zaplanowane głównie z gier budżetowych, przy których spędziłbym głównie 1-2 godziny. Według Majkara są to około 32 lub nawet 42 roboczo godziny na półtora miesiąca. Swoją drogą czas od połowy kwietnia do końca czerwca to aż 2,5 miesiąca. I było to dość dużo czasu przy takich planach. Policzmy sobie także wymagające działanie matematyczne. Załóżmy, że 16 serii nagrywałbym przez 80 dni, czyli owe 2,5 miesiąca. 80 dni razy 24 godziny równa się 1920 godzin na 80 dni. Jeśli przejście gier zajęłoby mi łącznie 32 godziny, wyszedłby ułamek 0,016, co dałoby 24 minuty dziennie. Jeśli nawet zajęłoby mi to 42 roboczo godziny, mamy około 32 minuty dziennie. Montaż filmów u mnie jest banalnie prosty, bo wystarczyłoby tylko dać materiał, nagranie z mikrofonu, przyciszyć samą grę i gotowe. Podczas renderu mogę zrobić masę innych rzeczy, nie skupiając się w ogóle na materiałem. W przypadku recenzji mogę spokojnie przejść ową grę, napisać prosty skrypt, opisać swoje wrażenia i zmontować film. Nic wielkiego. Wrzucenie i opisanie filmu to również nic trudnego. Dać prosty opis, tytuł i mogę spokojnie czekać, aż film zostanie wysłany do YouTube'a. Montaż, napisanie opisu w przypadku serii Zagramy to zaledwie 5-10 minut plus do grafiku. Najwięcej czasu może zająć render, podczas którego nic absolutnie nie muszę robić. Do tego warto zwrócić uwagę, że mimo iż miałem jeszcze 1-2 serie do dokończenia w tamtym czasie, to spokojnie na sam początek lipca załatwiłem to, co miałem zaplanowane, włącznie z recenzjami. Przy następnej kwestii mógłbym śmiało stwierdzić wyciąganie z kontekstu, bowiem serię Zagramy można robić zarówno z montażem, jako zwyczajne filmy, jak i na żywo w postaci streama. Ale okej, nie sprecyzowałem tobie chyba tego zbyt dokładnie. Zgodzę się z tym, że polska wersja gry Nina Kroniki Agenta jest zarąbiście trudna, o czym świadczy recenzja Stelmacha, Duda, czy nawet opis pod filmem Archiwalia TV. Niestety wstąpiła tutaj niezła pomyłka, bo posiadam grę w języku angielskim i w tej wersji była ona niesamowicie banalna. Przejście jej zajęło mi niewiele ponad 75 minut. W ciągu jednego dnia byłem w stanie zarówno nagrać tą grę, jak i ją zmontować, by potem spokojnie w przeciągu następnego tygodnia wydać ją do internetu.
Przedstawiłem, że może wrócę do tych serii. Plany póki co siedziały jedynie w mojej głowie, bo musiałem się porządnie zastanowić, czy jest sens je kontynuować. A to, że posiadam jakieś plany na jakąś serię, nie oznacza, że od razu muszę zabierać się za jej produkcję. Jak się okazało, jedyna stara seria, którą wznowiłem, to Na linii grania, bo pozostałe albo nie pasowały do mojego kanału, albo nie były zbyt ciekawe, a było przy nim też masę niepotrzebnej roboty, której wolałem uniknąć z wiadomych przyczyn. Jeśli nie wiesz, kim jest Pachidensha i oceniasz mój kanał, to radzę ci, tam są drzwi. Wątpię, by osoba, która zna mój kanał na tyle, by go ocenić, nie znałaby Pachiego, który przyczynił się niebezpośrednio do dystrybucji ZLS-a, SSIP oraz masy parodii i prowokacji na moim kanale. Dodajmy również program Recenzor, przy którym starałem się mu pomóc ze skryptami oraz doradzić bez szydery i cynizmu, co należy poprawić przy jego filmach, by mógł z tego wyciągnąć coś więcej niż słabe podśmiechujki i masa sarkazmu, które tylko sprawiły, że opinia szyderców spłynęła po nim jak po kaczce. Po drugie, recenzje mogą być zarówno rzetelne, jak i zabawne, zależnie jak hipokryta, bo Maciek tak robi. Aczkolwiek według niektórych osób, z którymi miałem internetowy kontakt, same recenzje Loży Szyderców są niezbyt ciekawe, a uwagę przykuwają żarciki i sarkazm. Sam osobiście miałem na myśli raczej przyciągnięcie uwagi charyzmą, wymieszane z absurdalnym humorem, który byłby czymś na miarę Energika oraz Czuka. Moim zdaniem to jest lepsze niż nudne gadanie z dodanymi tu i ówdzie heheszkami, które raczej wywołują cringe i utrzymują humor na poziomie stand-upu. Przy okazji wyjaśniłem też, dlaczego musiałem dodać kilka zmian do mojego przeglądu gier budżetowych oraz podałem NGW i gry PC jako przykład. Nigdy od widzów nie dostałem opinii, że problem leży w scenariuszu, lecz bardziej w sposobie przedstawiania treści. Dla przykładu, podczas emisji drugiego sezonu miałem większą liczbę odsłon i pozytywnych ocen. Według mnie po prostu odcinki były ciekawsze, sam starałem się popracować nad charyzmą, by nie brzmieć jak nudziarz, który na siłę stara się brzmieć śmiesznie. Błędów składniowych u siebie nigdy nie znalazłem, jedynie drobne pomyłki gramatyczne, które do dzisiaj znajdują się w polskiej mowie, jak wydaje mnie się, czy 2018. Na tej podstawie mógłbym zrozumieć, dlaczego Maciek by je traktował jako błędy małostkowe, ale z drugiej strony wątpię, że kiedykolwiek zarówno ty, jak i ZLS by się do nich odnosił i je wytykał, zamiast skupić się nad innymi, ważniejszymi rzeczami. Dobra, więc po niecałych 4 minutach dochodzimy do konkluzji. I tak, byłem uzależniony od komputera. Powód był prosty. Problemy prywatne i złe towarzystwo, które doprowadziły do znacznego pogorszenia mojego stanu psychicznego. Wówczas starałem się poprawić swój nastrój, oddając się temu, co lubię, czyli graniu w gry oraz montowaniu filmów i muzyki, przy okazji poznawaniem nowych ludzi. Można przyznać, że za bardzo mnie pchłonęło to, co tworzy i robiłem w wolnym czasie, przez coś trochę zagubiłem. Moja rodzina, widząc mój stan, próbowała mi jakoś pomóc, sam też z czasem nie czułem się najlepiej. Mimo wszystko, z racji wypisanych błędów do SSIP 12, postanowiłem kolejno 2 i 3 kwietnia nagrać swoją opinię na temat tych filmów, sugerując się przygotowanymi notatkami. Jeśli chodzi o naukę, chodziłem do technikum. Problem, z jakim się stykałem, to problemy z matematyką, która w moim przypadku do najłatwiejszych przedmiotów nie należy. Mimo wszystko, zdałem poprawki i zakończyłem naukę. Jej! Dodam nawet, że zaplanowałem boom filmowy, by w lipcu i sierpniu skupić się na nauce, bo przed maturami szanse na zdanie roku nie były zbyt wysokie, a od maja miałem sporo czasu na jedno i drugie. Z tego, co wiem, również niezdanie matury nie przekreśla szans na znalezienie pracy, plus nigdy nie słyszałem, by powtarzania ostatniego roku szkoły średniej było płatne. Twój kanał ma 3 subskrypcje, 1 film dotyczący mnie, jako jedyny film na kanale, i rozważasz cudze priorytety. Okej. Powiem, że są różni youtuberzy, którzy zarówno cenią sobie życie prywatne, jak i tworzenie w internecie. I to nie są tylko ludzie z topki YouTube'a i ci, co chcą na tym zarobić, ale też ci, którzy robią to z nudów i z pasji, bo im to poprawia nastrój. Sam na YouTube jestem łącznie od ponad 4,5 roku i przez ten czas byłem w stanie stwierdzić, że mogę mieć świetne życie prywatne, pełne znajomych, mieć dziewczynę, jeździć na wakacje, ale i tak lubię też nagrać coś, zmontować i udostępnić widzom, którzy poświęcają swój własny czas z życia, by obejrzeć to, co tworzę dla siebie. I to nie jest garstka osób. Średnia ilość oglądających na moich filmach sięga pomiędzy 60 a 70 wyświetleń. Masz inne priorytety? Mnie to rybka. Ale każdy może mieć inne. Podałbym też przykład Maćka, który ma kilka kanałów na YouTubie, studia i mimo deadline'ów, nauki i innych spraw prywatnych regularnie też wydaje filmy do internetu. Na zakończenie dodam, że aby logicznie dyskutować, nie narzuca się swojej racji. Gdy zacząłem porównywać twoje argumenty z tym, co miałem, zacząłeś doszukiwać się wszystkiego, co się tylko dało, by wyjść na lepszego. To, co przedstawiłem w filmie informacyjnym, było prawdą. Gdybym miał kłamać, to bym się nawet nie wysilał z nagrywaniem go. Jedyne, z czym mogłem się zgodzić, to moje uzależnienie. Patrząc z perspektywy czasu, cała reszta argumentów poszła w błoto. A o priorytetach mówiłem przed chwilą.
Umiem dyskutować z osobami, ale z takimi, które są w stanie podać sensowne argumenty i nie muszą na siłę ukazywać swojej wyższości. Po tym filmie MyCard dostał obecnie prawie 200 wyświetleń, wypromował mój film informacyjny. Wiele informacji wyciągnął jednak z kontekstu i sam siebie upokorzył bardziej niż ja kiedykolwiek. Nie dziwne więc, że byłem w stanie wyśmiać jego mocno okrojony research, bowiem MyCard jawnie wykazał się brakiem znajomości chociażby podstawowych informacji na temat mojej twórczości. Sam uważam, że jedyny powód powstania tego filmu to dotarcie do grupy odbiorców, która mnie zwyczajnie nie lubi. Informacje o filmie dostałem kilka dni później, wcześniej ani ja, ani nikt z moich widzów nie widział, że taki film istnieje. Okej, więc pora przejść do aktu numer 3. W całym tym pierdolniku można było wyróżnić trzy grupy osób. Te, co broniły mnie, te, co broniły ZLS-a i te, które stwierdziły, że wszyscy mamy swoje za uszami. I myślę, że warto to zweryfikować. ZLS nagrywa niepubliczne dwa odcinki, w których ocenia dość szyderczo recenzora, a producent tej serii zlewa ich uwagi z racji tego, w jaki sposób ta krytyka jest przedstawiona. Tak powstają kolejne odcinki ZLS-a, również z moim udziałem, by zobaczyć ich podejście do innych recenzentów. Jak można było się spodziewać, działania ZLS-a nie przynosiły pożądanych rezultatów, a tylko nabijały wyświetlenia zarówno im, jak i mi i Paciemu. Pomyślałem, że mogę wykorzystać to na swój sposób. Tak zaczęły się na początku podśmiechujki i nawiązania, a potem jawna prowokacja i zmuszenie do refleksji. Tak dostałem miano prowokatora. Atencjuszem stałem się przez miłą reklamę, która po 4 miesiącach w Loży Szyderców dała mi aż 40 subskrypcji i troszeczkę więcej osób dowiedziało się o moim nietuzinkowym poczuciu humoru. W późniejszym czasie dostawałem takie pseudonimy jak atencyjna kurwa, idiota, spierdolina umysłowa i inne wysmakowane określenia. A to wszystko przez parodię i prowokacje w stronę ZLS-a. Dowodem na to jest również odcinek 52 z udziałem serii PC-towiec. Mimo całej tej dramy, moje grono odbiorców nie zmalało zbytnio. Nawet znalazła się grupa osób, która miała według mnie myśleć rozsądnie, a nie stronniczo. Dodam nawet, że zanim zacząłem nawiązywać do Paciego przy swoich recenzjach, sami szydercy dobili mi aż 15 subskrypcji w 2 miesiące, a wielu moich widzów znało zarówno ich, jak i mnie. Tu ponownie przykład mojego udziału na grupach Bartka i Maćka. Mogę wprost stwierdzić, że chyba u ich widzów wzbudziłem nutę sympatii i po prostu polubili to, co robię. Doliczmy również fakt, że Bartek zaznaczał, jakoby mój program był oceniany w ZLS-ie od odcinka 32, mimo że na ich grupach walała się masa moich propozycji, aby ocenić serię i zobaczyć, co trzeba poprawić jeszcze na długo przed powstaniem ZLS-a. Odniósłbym się też do sytuacji Androida i Franza, ale oba firmy są obecnie prywatne. Generalnie Android napisał do mnie, bo chciał nagrać swoją opinię na temat 5 filmów odnoszących się do tej sytuacji. Spotkałeś to z reakcją Franza, który z początku skrytykował materiał, później nazywając Androida marionetką i lizidupą. O ile nie pochwalam tego, że Android usuwał krytykę, tak Franz posunął się o krok dalej, pisząc kolejno z serią Multikont, bo trzeba obejść Shadowbany, mimo tego, że to jest walka z wiatrakami. Gdy i to nie pomogło, dopiero potem postanowił poświęcić 53 minut swojego życia na odniesienie się do opinii Androida. Było to raczej coś w stylu Franz ocenia film Androida, oceniającego film MyCara, oceniającego nierzetelnie mój kanał. 53 minuty gadania o 4-minutowym filmie informacyjnym i obalaniu argumentów Androida. Wówczas, gdy w 57 minut Android mógł odnieść się do 4 filmów, które faktycznie coś miały do przekazania. No i filmu MyCara. I tak, MyCar zachował się jak buc i ham nawet w samej sekcji komentarzy, zarówno pod moim filmem, jak i pod filmem Franza. O ile nagrywanie długiego maratonu w przypadku Androida i Franza mogło być nudne i stronnicze, tak Franz, mogłeś i w tym postąpić krok naprzód. Poświęcić trochę więcej czasu i chociaż wypisać, z czym się nie zgadzasz i opisać to w 10-20-minutowym filmie. A tak, twoja produkcja różniła się jedynie stroną obraną przez ciebie, byle wydać i zmarnować czas. Swoją drogą to chyba tłumaczę, dlaczego Maciek mimo długich ZLS-ów nie miał zamiaru poświęcić czasu na sprawdzenie SSIP i dopiero Lara Vincenzo musiała wypisywać błędy, jakie popełniał pod swoimi filmami. To w sumie też wyjaśnia, dlaczego Pacz nie miał zamiaru marnować czasu na opinię ZLS-a i dopiero Timmy Utox oraz Tutonik musieli wypisywać błędy, jakie Pacz popełniał. Dodatkowo moja pomoc w tej sprawie mogła mu trochę bardziej pomóc niż 30 minut gadania o 10-minutowym filmie. Jeśli chodzi o sytuacje związane z dobrymi intencjami naszej grupki, powiedziałbym wprost, nie dostałem odpowiedniej krytyki pod żadną recenzją, tylko prywatne ranty Franza, z których niewiele wynikało i służyły one wywołaniu skrajnych reakcji.
Największy udział Loży Szyderców był chyba tylko przy parodiach i prowokacjach, a nie przy recenzjach, więc o dobrych intencjach nie ma mowy. Do tego nieraz, gdy zderzałem swoje argumenty z przedstawionymi przez nich, dochodziło do całkiem ciekawych konfrontacji i pytań, na które znalezienie odpowiedzi było banalnie proste, ale to mogłoby zaprzeczyć ich argumentom. Zrzucanie całej winy na mnie w tym wypadku byłoby oznaką nieodpowiedzialności i niekonsekwencji, bowiem o ile błędy popełnia każdy, tak o tyle nie miałem powodu, by pierwszy zacząć całą tą aferę. Jedynie reagowałem na to, co się odpierdalało przez pewien okres czasu. Skoro ZLS miał możliwość wynieść ówczesne zadymki i uwagi zastrzeżone dla pewnej grupy na światło dzienne pod przykrywką serii krytykującej cudzą twórczość, to czemu nie skorzystać z okazji i nie wytknąć im błędów, jakie popełniali? Zakładam, że cała sytuacja dalej działałaby tylko w środowisku Maćka i Bartka na ich grupkach i streamach, gdzie wszyscy żyliby w kółku wzajemnej adoracji i nikt by do ich twórczości w ZLS-ie nie odnosił się negatywnie. Dodam nawet, że kiedyś na próbę wysłałem jeden skrypt do Maćka, by go sprawdził i ewentualnie dokonał korekty. Dostałem jedynie porady w stylu, a tu popraw, a tu brzmi podobnie do mojego, a tu brzmi to dziwnie. Ładna mi pomoc. O ile ZLS po pewnym czasie potrafił ogarnąć dupę, wyjąć jaja z szafy i ogarnąć swoje filmy, tak oglądając odcinek 87, który od ponad 3 miesięcy można było uznać za nekrolog albo list kończy, doświadczyłem cringe'u jak przy inspekcji kanału Zebo.pl czy Joczoka. Sama krytyka sprawiła nie tylko, że ów autor Warmix usunął omawiany film, ale także cały swój kanał. Warto dodać, że od paru ładnych lat śmianie się z twórczości dzieci jest zajebiście niedojrzałe i głupie. To tak jakbym w 2010 roku wyśmiał filmy Kaszanko Natora albo nasłał widzów na M&M Studio, mówiąc, że ich filmy to dno i wodorosty. Tłumaczenie się, że my tylko oceniamy filmy, byłoby w sumie też idealnym usprawiedliwieniem dla mojej serii parodującej ich szyderczą krytykę. Tak samo jak argument... Czy jest sens recenzować film Paciego, jeśli nie obchodzi jego to, co mówicie? Jest sens, ponieważ na jego błędach mogą uczyć się inni. Jeśli już chcą uchodzić za dobrych krytyków, to powinni raczej też usunąć słowo szyderców, bo według różnych źródeł postawa szydercza jest słaba, a ów osoby usprawiedliwiają lub generalizują swoje dokonania, ukazują niski poziom, pilnują, by ich zdanie było najważniejsze, drwią z naiwnych i żyją w własnej bezpiecznej grupie, w której wszyscy muszą się ze sobą zgadzać. Mogę przyznać, sam byłem szyderczy wobec loży, lecz w moim przypadku korzystałem z tego do sparodiowania tej postawy, która według mnie i pewnej grupy moich widzów jest postrzegana jako negatywna, zresztą bardzo dobrze pasująca do tej grupy. Umiałem też podtrzymać swoje argumenty i odnieść się do nich w odpowiedni sposób. Niejednokrotnie spotkałem się z sytuacją, gdy ktoś mówił, że nie daje mi atencji, jednocześnie pisząc komentarze pod moimi filmami i oceniając mój film, czyli notabene, dając mi atencję i podbijając zasięgi. Jezu pod moim filmem podsumowującym ZLS-a stwierdził wprost, że jest to mem. Zarówno moje produkcje, jak i Paciego do dzisiaj figurują jako jedne z najpopularniejszych u Loży Szyderców. Do tego, gdy popyt na to spadał, spadała też liczba subskrypcji i oglądalność. Patrząc na tą sytuację, w jednym Android miał rację. My możemy się pośmiać z ciebie i odnieść się do twoich działań, ale tobie już takiej możliwości nie damy, co nie? Dodatkowo silnik napędzający ZLS-a, czyli ja i Paci, a miała być to seria krytykująca i pomagająca innym twórcom. Brawo! Takich komentarzy spodziewałem się najwięcej przy moich filmach prowokacyjnych, zawierających clickbait lub parodiujących lipnych satyryków uzbieranych do kolekcji parodie i śmieszki. I w zasadzie mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że swoim absurdalnym poczuciem humoru nie dysponowałem tylko przy serii PC-towiec, SSIP oraz krótkich filmach prowokacyjnych, które krótko i rzetelnie opisywały to, co się odwalało. Zabawne jest to, że takie sytuacje miały miejsce jeszcze w 2016 roku, m.in. seria filmiki robione z nudów. Witam was, ja jestem Retroy. Dzisiaj ścigamy się w Maluchu Racerze, a dodatkowo będzie nam dobijał bity DJ Sebo. Dzisiaj kolejna walka MMA. Bo jakżeby inaczej? Punk kontra nazistowski skinhead. Okej, bracie, zagramy w grę. Ja jestem faszystą, a ty jesteś imigrantem. Oczywiście przygrywa dynamiczna muzyka, a gdzieś w tle w lasach Rosjanie się bawią. Tak
gdy z wojenki powracałem, żona wyszła witać mnie, pies chyba mnie nie poznał, kurwa, upierdolił mnie, ups, ups, ups. Witam was, ja jestem RedTroy i zapraszam was do kolejnego odcinka mojego programu PGB. Także tego, inspirowałem się trochę Bartkiem GM oraz Maćkiem GMP40. No to pomyślałem sobie, żeby zrobić jakąś recenzję. Okej, teraz musimy dostarczyć pizza. Gdy parodiowałem Pacziego, wszystko było w porządku, co widać na przykładzie serii Recenzent. Co ciekawe, sam Pacio miał się z tego pośmiać, bo znał moje podejście do tego. Jednakże, gdy nagrałem PC-towca i trafił on do ZLS-a, wywołało to wielką aferę, bo jak mogłem ich sprowokować? I znowu retro jest w ZLS-ie i tak dalej. Podwójne standardy i potwierdzenie argumentu Androida? Chyba tak. Według Franza dostałem bana od ZLS-a za idiotyczne komentarze. Jeżeli śmieszkowanie z ich działań nazywasz bycie idiotą, to nie wiem, co myślałeś nagrywając komentarii na swój kanał oraz szyderczo odnosząc się do niektórych komentujących filmy na YouTubie. Z tego co również pamiętam, bana od Bartka GM dostałem, bo obsrał się, gdy wspomniałem o jego działalności jako kaszankonator, a od Maćka niedługo po emisji SSIP4, gdyż mogłem mu przypadkiem zaszkodzić swoją krytyką. Moja widownia często odbierała serię PC-towiec oraz SSIP jako luźne serie lub parodie. Zawarty w nich humor oraz nawiązania były dobrze widoczne, a przy SSIP mogłem w taki sam ceniczny i szyderczy sposób opisać swoje wrażenia po obejrzeniu filmów naszych dwóch bohaterów. Filmy prowokacyjne wydawane w przeciągu kilku tygodni miały charakter czysto prowokacyjny, jednocześnie odnosiły się do obecnych wydarzeń. W sumie wydałem 3 takie filmy. Jeden miał reupload, bo został zgłoszony za nieodpowiednie treści. 10-sekundowy materiał opisujący reakcję po pierwszym filmie został zgłoszony za nieuczciwe praktyki oraz spam, a na kanał dostałem jedno ostrzeżenie. A ja myślałem, że argument Bartka z manipulowaniem faktów w ostatniej retrospekcji tej dramy był przegięciem. Cóż, bywa. Wracając do tematu Franza i innych osób, mam bardzo mieszane uczucia. Między innymi dyskusja też pod filmem Czajki. Pod spokojnym komentarzem, gdzie odnosiłem się do tego, co Czajka nagrywał i pisał, postanowiłem po prostu mu pomóc, coś polecić. No i się stało. Kolejna śmieszna dyskusja, z której jawnie wynikały jednoznaczne wąty w moją stronę, poza oczywiście osobistymi opiniami, jakie materiały są najlepsze według tej grupy osób oraz jaki program jest najlepszy do tworzenia takich filmów. Mimo iż zarówno ja, jak i Czajka nie martwiliśmy się zbytnio, jakiego programu używaliśmy, mega bieda plebs programu Windows Movie Maker. Samą dyskusję możecie zobaczyć pod pierwszym odcinkiem randomowego grania u Czajki. Na zakończenie odniosę się do komentarzy pod 2 krótkimi filmikami z ostatniego miesiąca. Rozumiem, że ty jako prowokator i atencjusz masz wolne wakacje, może ktoś ci płaci za te gówniane wybryki. Nie wiem, natomiast Maciek i Bartek w odróżnieniu od ciebie mają ważniejsze rzeczy do roboty. Maciek sobie pracuje, Bartek pewnie też robi coś pożytecznego. Skoro nie wrzucają za często filmów na swoje główne kanały, to raczej nie mają też czasu wrzucać coś na kanał poboczny. To bardzo dobrze, że zajmują się życiem prywatnym, chociaż z tego co widziałem na obu kanałach, coraz częściej wydają różne materiały na swoich kontach. Maciek wydaje o wiele więcej niż Bartek, więc Bartka w tym wypadku można trochę usprawiedliwić. Jeśli chodzi o ciebie, Franz, nikt mi nie płaci za gówniane wybryki. Robię to z własnej woli, zupełnie jak ty. Co do pytań z opisu, porównaj sobie pierwsze recenzje MRMA z najnowszymi oraz TSG9 z TSG Remastered. Chyba jednak krytyka chłopaków nie szła na marne. U MRMA owszem, notabene sam kiedyś oceniłem jego kanał i życzę mu sukcesów, bo miał potencjał. Z drugiej strony, jeśli w twoim przypadku krytyka nie poszła na marne, to czemu TSG Remastered nie jest kontynuowany, a kanał Franzowski 7 nie jest aktywny? Co do propozycji, wyobraź sobie, że właśnie ja podrzucam chłopakom jakieś filmiki, jednak jak pisałem wcześniej, nie mają czasu, a ZLS to taki projekt, w którym to obaj twórcy muszą mieć wolny czas jednocześnie, a o to dość trudno. No chyba, że materiał jest naprawdę spoko, albo naprawdę chujowy. Poza tym, teraz wiem przynajmniej po co powstał ZLS Exclusive z moim udziałem, mimo że po filmie Ditrexa miałem się tam nie pojawiać. Tylko do dziś nie wiem, dlaczego ponad 30-minutowy materiał został ukryty po godzinie od wydania, dlaczego dowiedziałem się o nim od Tutonika i dlaczego od 3 miesięcy nie było żadnego odcinka po krytyce filmu Warmixa. To była chyba najdłuższa przerwa i mimo tylu filmów do ocenienia nie mieli czasu, coś mi tu nie gra. A jeśli potrzebujesz atencji, to nie usuwaj PGB, bo jeszcze nie pobrałem wszystkich odcinków. Wink, wink. To miało mnie chyba przestraszyć albo brzmieć poważnie. Niestety nie spełnia żadnego z tych punktów.
Czas przejść dalej. Zacznijmy od tego, że jest to krytyka uzasadniona, aby pokazać ci, jak spierdolonym umysłowo człowiekiem jesteś. Twoje życie prywatne jest nudne i próbujesz dowartościować się jakoś w internecie. Zaraz. Skąd ty wiesz, jakie jest moje życie prywatne, jak znasz mnie tylko z neta? Nie dowartościowuję się w internecie. To loża szyderców robi za mnie. Jestem osobą, która lubi śmieszkować i się wygłupiać. A moje filmy nie są zajebiste. Moja widownia je po prostu lubi. I w wolnym czasie podczas obiadu czy innych zajęć je obejrzy. Raz albo dwa. I poczeka na następny. Jakbyś umiał to jeszcze pokazać w jakiś dobry sposób, ale ty robisz to w najbardziej chujowy sposób, jaki się da. Sprecyzuj mi, na jakiej podstawie najbardziej chujowy. Bo w filmikach wyśmiewam hejty i pultupy? Bo cała drama mnie bawi? I tak, jesteś atencyjną kurwą. Smile emoji. My tobie atencji nie daliśmy, tylko chcieliśmy poprowadzić cię na właściwą drogę, ale jak widać, jest to niemożliwe. Daliśmy, chcieliśmy. Kto dał i kto chciał? ZLS? Franz? Czy kto? Bo ja jakoś nie znalazłem nikogo takiego pod moimi filmami, kto chciałby poprowadzić mnie na właściwą drogę. Atencyjna kurwa, tylko dlatego, bo dostałem dzięki ZLS-owi oglądalność. To jest bardzo logiczne. My tobie atencji nie daliśmy. My tylko oceniamy filmy! Chyba zrobię o tym utwory muzyczne. W sumie Boxdela już sparodiowano, więc ten pomysł byłby całkiem dobry. To już i tak mój ostatni komentarz pod jakimkolwiek twoim zjebanym filmem, bo z tego co widać to do ciebie nie dociera. Nic nie dociera, bo nic sensownego nie napisałeś i nie sformułowałeś. I nie wszystkie moje filmy są zjebane. To jest dość mocne generalizowanie mojej twórczości. Więc jak chciałeś ode mnie atencji, której i tak nie dostałeś, to właśnie się ona zakończyła. Tak jeszcze na marginesie. W porównaniu do ciebie nie musimy udawać mądrzejszych. Ten komentarz oraz reakcja pod PGB24 potwierdzają, że nie musisz udawać, ale też nie stwierdza, że jesteś mądrzejszy. Atencji dostałem dość dużo. Poza moją widownią, film z twoją pomocą oraz fanami Loży Szyderców dobił 300 wyświetleń przy PGB24, że nie wspomnę o pozostałych filmach prowokacyjnych. Ale ja przecież wcale nie dostałem żadnej atencji. Nie, wcale. Może mi jeszcze powiesz, że sam sobie je nabiłem, a oceny i komentarze mam z multikont. Chociaż w sumie patrząc, łapki w dół i komentarze mówią chyba same za siebie. Zakładam, że tak jak ostatnim razem dostanę opinię, że film jest fałszywy i zmanipulowany mimo faktów, szczerej opinii i konstruktywnej krytyki. Możliwe nawet, że część osób zwyczajnie przewinie film do końca i powie, że nic z niego nie wynika. Myślę, że na podstawie moich dwóch retrospekcji mogę wypisać sobie kilka punktów, które szczegółowo podsumują całą tą dramę, jak i ZLS-a. Jeśli na początku twoja seria jest szydercza, negatywna i traktowana mocno sarkastycznie, to nie ma się co spodziewać, że będzie traktowana na poważnie. Jeśli wyśmiewasz szyderczo czyjąś pracę, nie spodziewaj się, że na 100% weźmie pod uwagę twoje argumenty. Jeśli dla twojej serii ktoś jest silnikiem ją napędzającym, oznacza to, że ważne są dla ciebie reakcje oraz wyświetlenia i nie traktujesz jej poważnie. Jeśli oceniasz szyderczo czyjąś pracę, nie zasłaniaj się argumentami osoby, która przez ciebie miała masę problemów, bo zniżasz się do jej poziomu i wychodzisz na hipokrytę. Argument "my tylko oceniamy filmy" to żaden argument. Twoja seria ma pomóc mniejszym twórcom. Jeśli korzystasz z maszyny szydery oraz sarkazmu i wyśmiewasz jej pracę do tego stopnia, że osoba usuwa nie tylko film, ale i cały kanał, to wiedz, że mocno zjebałeś. Sztuczne wybielanie się i ukazywanie dobrych intencji tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne, jest oznaką nieszczerości i oszustwa. Jeśli ktoś zakończył serię, która była głównym problemem, to temat tej osoby powinien zostać zamknięty. Wytykanie cudzych błędów i niepoprawianie swoich jest oznaką jawnej hipokryzji. Chcieliśmy ocenić osobę, która ma nas kompletnie dość, ma wywalone na naszą niekonstruktywną krytykę i nie chce pojawić się w naszej serii? To na pewno stchórzyła. Na pewno. Ocenianie solucji, kiedy pierwotny koncept temu zaprzeczał? Łamanie własnych zasad. Sraj filmikami oceniającymi danego twórcę, nawet jeśli dostałeś masę propozycji, a potem narzekaj i płacz na brak propozycji, bo bolałeś wielu twórców, którzy mieli potencjał i mogli się w ZLS-ie pojawić. Ktoś odniósł się do waszych argumentów i działań negatywnie. Na pewno nie rozumie, na czym to polega. Nawet jeśli ma rację, to nie ma sensu tego sprawdzać. Nie mamy na celu obrażać osoby, której film oceniamy. No chyba, że naszym usprawiedliwieniem jest choroba. Chcę po prostu tym programem pomóc tym, którzy mają pewnie niedociągnięcia w recenzjach swoich albo w jakichkolwiek innych produkcjach i chcą po prostu posłuchać rad od tych ludzi, którzy są już w tej branży od wielu lat. No. A ty, z tego co tu widzę,
W ogóle masz to w dupie, wypinasz swoje dupsko, żebyśmy mogli cię je zadźgać dzidą i się śmiejesz sam z siebie, wiadomo. Tak, użyję tego porównania troszkę w innym tym. Wystawiasz dupę i ktoś ci wsadza dzidę w dupę, nie? Ale ty w sumie jesteś zadowolony, boli cię jak cholera, ale ty jesteś zadowolony, bo ten, kto wkłada dzidę, się dobrze bawi. Podsumowując moje prowokacje w ZLS-ie, nie wiem, czy chcieliście mi jawnie pokazać, że mój żart się po prostu udał, czy to miało być też zaproszenie na mega super hiper ultra sadomaso ruchańsko w gejowskim trójkącie. To wsadzanie dzidy w dupę było nie na miejscu, a poziom humoru był jeszcze gorszy. ZLS ukazał w ten sposób, że jest głupszy niż ustawa przewiduje. Ja to pierniczę taką robotę.